Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj zapraszam Was do artykułu o bitwie o kult. Artykuł miał być sponsorowany przez superserie.pl, ale ponieważ tego artykułu nie mają, znaczy tego w sensie fizycznie, tego zestawu nie mają w sklepie, więc kasa poszła na Tytanów. Czytam w innym artykule o Tytanach, tak więc czyta Wojtek, myślnik Titanica. Na to hasło dostaniecie w superserie.pl. Dostaniecie 10% rabatu na wszystkie artykuły, na wszystkie produkty z serii Tytanów. A w bitwie o kult, nie wiem, czy tam są Tytany, czy były, czy nie były, ale to dojdziemy do tego, bo Grzegorz przesłał mi artykuł, tak więc, żeby nie przedłużać i nie smęcić, polećmy z tematem. Bitwa o kult. Jeśli uderzyć musisz na groźnego nieprzyjaciela, uderzenie twoje musi być tak mocne, byś nigdy nie musiał obawiać się jego zemsty. To słowa Robuta Guillemana. Bitwa o kult, znana również kaltiańskim okropieństwem, to termin nadany przez imperialnych uczonych bitwie, stanowiącej zwrotny punkt całej kampanii przeprowadzonej przez 17 Legion, niosących słowo, przeciwko znienawidzonemu 13 Legionowi Ultramarines, mającej całej kampanii na celu wsparcie działań zdradzieckiego mistrza wojny Horusa. Głównym założeniem operacji zaplanowanej i przeprowadzonej przez prymarchę niosących słowo, Lorgara Aureliana, było związanie sił Ultramarines w walce i uniemożliwienie im udzielenia wsparcia lojalistów walczących w bitwie o Terre. Przy okazji poszło też pewnie, wiadomo, zaleczenie kompleksów Lorgara na punkcie Ultra Io poprzez ich zniszczenie. Samo kult było agroświatem należącym do krainy Ultramaru, stanowiącej dominium Ultramarines. Planeta była żyzna, a w czasie Wielkiej Krucjaty poziom jej produkcji dorównywał niemal samemu Makraak. W kilka pokoleń, które przeminęły od czasu skolonizowania planety, infrastruktura planety rozwinęła się w niespotykany sposób. Powstały wielkie miasta stanowiące samodzielne ośrodki produkcyjne i mieszkalne, stanowiące miejsce życia i pracy niezliczonych milionów. Część z nich istniała również jako sieć podziemnych komór i tuneli, dająca schronienie populacji planety przed burzami słonecznymi nawiedzającymi planetę co około 15 standardowych lat. Na orbicie powstały potężne porty kosmiczne, placówki naprawcze i zaopatrzeniowe, całość najpotężniejsza ze wszystkiego tego typu instalacji pośród 500 światów. W założeniu wszystkie te instalacje posłużyć miały za punkt zborny sił Wielkiej Krucjaty przed dalszą ekspansją Imperium. Snuto nawet plany budowy pierścienia orbitalnego, podobnego do tego, który opasywał Terrę i jakich wiele powstawało na najpotężniejszych światach Imperium, by jak najszybciej i jak najtaniej przewozić ładunki z i na orbitę. Były to cuda technologii i sztuki inżynieryjnej, symbole nowej, złotej epoki, którą Imperator planował dla ludzkości. Wielkie plany Imperatora legły jednak w gruzach, w ogniu herezji Horusa. Ich los podzieliło również kult, które stało się świadkiem jednej z największych i najkrwawszych bitew tamtego strasznego czasu. Preludium do bitwy o kult stanowiły niesławne wydarzenia z systemu Isztwan. Najpierw wybicie lojalistów w szeregach zdradzieckich legionów synów Horusa, dzieci Imperatora, pożeraczy światów i gwardii imperialnej na Isztwan 3, a potem masakra strefy zrzutu na Isztwan 5. Isztwan 5. W ramach dalszych działań przeciw swemu niegdyś ukochanemu ojcu, mistrz wojny postanowił wykorzystać zatarg pomiędzy niosącymi słowo a Ultramarines. Konflikt ten sięgał niemal 50 standardowych lat wstecz, gdy Imperator, delikatnie rzecz biorąc, wkurzył się na Lorgara i jego synów za brak postępów Legionu w podbojach Wielkiej Krucjaty. Nic dziwnego, zamiast oddać się prowadzeniu wojny i wdeptywaniu opancerzonymi buciorami wrogów Imperatora w ziemię, czyli temu, do czego stworzeni zostali Astartes, niosący słowo, poświęcali coraz więcej czasu na wznoszenie świątyń ku czci Imperatora, takie wiecie. Spowodowało, chcieli po prostu od tyłu tam się dostać do tego tyłka Imperatora i go wylizać. Spowodowało to, że wielu spośród officio militaris i wewnętrznego kręgu Imperatora zaczęło kwestionować priorytety 17 Legionu. Już samo podbijanie światów było kosztowne i czasochłonne, zaś dodanie do tego odbudowy i nawracania tych, którzy przeżyli, na wiarę w Boga Imperatora trwało jeszcze dłużej.
i pochłaniało jeszcze więcej środków. Spowodowało to, że podczas gdy inne legiony niczym wicher parły do przodu i całymi tuzinami rzucały na kolana kolejne planety, niosący słowo ledwie pełzli w swych podbojach. Pierwotnie imperator tolerował wierzenia swego głęboko religijnego syna, jednak z czasem doprowadzały go one do coraz głębszej frustracji i poirytowania. W jego założeniu nowe imperium miało być całkowicie laickie, a jego siłą napędową miały być rozum i nauka, natomiast działania niosących słowo oddających się coraz częściej tępieniu fałszywych bogów i religijnym imprezom przy ogniskach opalanych heretykami niosły ze sobą posmród religijnych ekscesów, które niezliczoną ilość razy zatruwały historię ludzkości. Czara goryczy przelała się w 963 roku 30. milenium. Malkador Pieczętnik i Robut Guilliman wraz z Legionem Ultramarines oraz oddziałami Legio Custodes wysłani zostali z misją przywołania Lorgara i jego Legionu do porządku. Ich zadaniem było zrównanie z ziemią monarchii, stolicy planety Kur, zamienionej przez niosących słowo w doskonałe, w ich mniemaniu, miasto. Miasto zamieszkane przez głęboko wierzących ludzi, pełne katedr i monumentów poświęconych czci imperatora jako nowego boga ludzkości. Gdy monarchia została obrócona w stertę gruzu i popiołu, niosący słowo otrzymali rozkaz zgromadzenia się w całości na powierzchni Kur, tak aby widzieli dymiące jeszcze ruiny. Sam imperator przybyłby opierdzielić i upokorzić niosących słowo i samego Lorgara. Zmusił ich, by uklękli oni wśród prochów miasta, które było symbolem ich przekonań, zaś nad klęczącymi stali legioniści 13. Legionu. W gorzkich słowach imperator wspomniał niosącym słowo, iż zawiedli oni zarówno jego, jak i ludzkość oraz przypomniał, że nie jest bogiem i nie zamierzał tolerować tego typu wierzeń w swojej domenie. Udzieliwszy 17. Legionowi lekcji, imperator opuścił Kur, pozostawiając upokorzonego prymarchę i jego legion i podobno Lorgar... Podobno Lorgar w obliczu odrzucenia przez imperatora boskiej czci popadł w głęboką melancholię, jednak co bardziej prawdopodobne, w przypadku religijnych świrów dostał potężnego i przewlekłego bólu dupy i w mniej lub bardziej pokręcony sposób zaczął tłumaczyć sobie, że jednak to on ma rację, a imperator jest ślepy. Pozostała jeszcze oczywiście kwestia Ultramarines, wobec których niosący słowo zapałali szczególną nienawiścią, upatrywali w nich winnych zniszczenia swego doskonałego miasta, a co gorsza, Ultra i Io były narzędziami i świadkami ich największego upokorzenia. Prawdziwy architekt wydarzeń na Kalt pewnie nigdy nie zostanie poznany. Niezliczone świadectwa spłonęły w ogniu szalejącej wojny domowej, zaś wśród wszystkich grzechów Horusa i Lorgara, Kalt pozostaje mało znaczącym epizodem. Przygotowując swoje wystąpienie przeciw imperatorowi, które ostatecznie miało swój początek wydarzeniami na Isztwanie III w 5 roku 31 milenium, mistrz wojny rozesłał część legionów w najdalsze zakątki imperium. Krwawe anioły w całości skierowane zostały do walk w gromadzie Cygnus, gdzie zrodzić się miała ich klątwa, czerwone pragnienie. Mroczne anioły miały wyruszyć w region Tsagualsy i tam ostatecznie zetrzeć się z władcami nocy. Ultramarinsi niosący słowo zaś mieli zebrać się nad Kalt, by wspólnie przeprowadzić kampanię przeciw orkowemu imperium Kalaksza, które rzekomo zagrażać miało systemowi Veridian w segmentum Tempestus. Papa Smurf i pokaźna część sił 13 Legionu stacjonowali w tym czasie w pobliżu licznych księżyców Saturna, gromadząc oddziały walczące na różnych frontach krucjaty. Gdy do Ultramarines dotarł rozkaz zgrupowania się na Kalt, wielu z oficerów Legionu kwestionowało celowość zgromadzenia tak wielkich sił Astartes, największych od czasu krucjaty ulanorskiej. Oficerowie ci znali dane wywiadowcze i wiedzieli, że zielonoskórzy pod wodzą Galaksza stanowili niewielkie zagrożenie dla Imperium. Innego zdania byli starsi i bardziej doświadczeni mistrzowie zakonów. Nie podzielali jednak ich opinii, i byli zdania, że zadanie to ma na celu zademonstrowanie absolutnej władzy mistrza wojny nad Legionem Astartes, a jednocześnie użyczyć nieco chwały i blasku Ultramarines splamionej reputacji niosących słowo. Czas miał pokazać, jak bardzo tragiczna w skutkach miała być ta pomyłka. Niezależnie od obaw zarówno własnych, jak i swoich ludzi, czy osobistych odczuć, Robut Guilliman uznał zwierzchność Horusa i wyruszył ze swymi siłami na Kalt, by tam spotkać się z pozostałymi elementami swego legionu oraz uzupełnić zaopatrzenie przed zbliżającą się kampanią.
Po zakończeniu przygotowań 13 Legion miał połączyć się z siłami niosących słowo, by zanieść orkom gniew imperatora. Samego Gullimana nadal gnębiły wątpliwości dotyczące działań, które na rozkaz imperatora podjęli na Kur. Czuł, że błędem imperatora było wykorzystanie 13 Legionu jako narzędzia kary i poniżenia bratniego Legionu, a jednocześnie przykładu doskonałych Astartes. Nie mylił się, że wydarzenia na Kur zatruły relacje Ultramarines i niosących słowo, jednak żywił błędne przekonanie, że pochodzący od Horusa rozkaz współpracy obu legionów przy pacyfikacji Imperium Kalaksza miał przybyć próbą załagodzenia jątrzącej się rany. Niestety jego szlachetnych, idealistycznych i powiedzmy sobie szczerze mocno naiwnych poglądów nie podzielał Lorgar, który od dawna ostrzył sobie zęby na pieczeń z Ultramarinesów. Nadciągającą na Kalt katastrofę zapowiadało wiele znaków. Biorąc pod uwagę staranność i niezwykłą uwagę przykładaną do utrzymania gotowości przez 13 Legion, dostrzeżenie tak nielicznych z nich może być uznawane za tragedię lub przejaw niekompetencji. Pierwszymi oznakami zdrady niosących słowo były zakłócenia komunikacji radiowej wokół Kalt, które zostały jednak zrzucone na karp aktywności słonecznej. Od niepamiętnych czasów wiadomym jest, że pustka pełna jest szeptów i szumów we wszystkich spektrach promieniowania. Niedługo potem pojawiły się raporty o głosie wznoszącym inkantacje na kaltiańskich łączach radiowych. Niedługo później inkantacje te weszły w kilkusekundową interferencję z głównym łączem pomiędzy instalacjami na orbicie a powierzchnią planety. W godzinę później doszło jeszcze dwukrotnie do tego typu incydentów, a jednak ich przyczyna pozostała nieznana. Kontrola łączności na Kalt w godzinę później doniosła o serii awarii i ostrzegła o kolejnych tego typu zdarzeniach mogących wystąpić, zanim problem zostanie zidentyfikowany. Po kolejnej godzinie po nocnej stronie Kalt zaczął realizować się pierwszy akt koszmaru. Nie brakowało również zwiastunów o bardziej psionicznej naturze. Setki braci bitewnych Ultramarines było do całkiem niedawna kronikarzami, którzy wiedzeni świętością przysiąg złożonych imperatorowi, jakkolwiek niechętnie, zrzucili szaty i wyposażenie przynależne ich funkcji i dołączyli do szeregów zwykłych braci. Ci uzdolnieni psionicznie Astartes co do jednego przed atakiem na Kalt zaczęli doświadczać ostrych bólów głowy i bólów za oczami. Zignorowali je jednak, zrzucając je na zwykłe zmęczenie prowadzonymi bez przerwy przez wiele dni przygotowaniami do nadciągającej kampanii. Ból nie ustępował i był tak dotkliwy, że uniemożliwiał sen czy nawet medytację, a jego prawdziwym źródłem były psioniczne echa i fale wysyłane w osnowę przez nadciągające siły chaosu. Byli kronikarze zignorowali jednak ten ból, a później niewielum dane było przetrwać dość długo, by tego pożałować. Całymi dniami kulty chaosu należące do niosących słowo monotonnie wznosiły w eter swe inkantacje i składały rytualne ofiary, mające przyciągnąć kolejne byty osnowy dla wsparcia sił 17 Legionu w zbliżającej się bitwie. W strumienie danych sieci kogitatorów na Kalt ciągle wysyłane było 8 imion. Tego powtarzającego się kodu nie był w stanie przechwycić ani usunąć żaden z filtrów danych, ani barier noosferycznych, ponieważ składał się on ze zwykłych znaków. Kod nie był w żaden sposób szkodliwy sam w sobie, przynajmniej na razie, ani nie stanowił wirusa, jednak wewnątrz systemu, a szczególnie po zaobserwowaniu przez noosferę, zaczął przyrastać. Z czasem imiona zaczęły tworzyć kombinacje znaków, a następnie dłuższe ciągi będące reprezentacją czarnoksięskich runów chaosu, zaraźliwych i nieusuwalnych. Razem tworzyły oktet i reprezentowały 8, uświęconą liczbę chaosu. Wysoko na orbicie Kalt, w mieszczącej się Fortalicium Kalkasa strażnicy, Ul Kehal Hest, serwer instrumentacyjny Mechanicum, wykrył wadliwy kod w sieci kogitatorów na Kalt, mdłe bursztynowe nici zagrzebane w masie zdrowych danych. Było go 2% więcej, aniżeli przewidywała jakakolwiek obliczona przez analityków prognoza dla noosfery Kalt. Był to nieakceptowalny margines błędu systemu i wyżsi tech kapłani zgłosili problem Gullimanowi. Prymarcha został poinformowany, że złośliwy kod został zidentyfikowany, jednak problemy takie powszechnie zdarzały się w systemach kogitatorów i ten konkretny przypadek nie powinien stanowić był powodu do jakichkolwiek opóźnień w przygotowaniach do kampanii przeciw orkom.
W tym czasie w systemie KALT znajdowały się już liczne okręty niosących słowo, w tym przynajmniej pół tuzina noszących szkarłatne barwy, dziwne o tyle, że okręty 17 Legionu zazwyczaj malowane były w barwy stalowo-szare. Wśród tych niespotykanych dotąd okrętów znajdował się Infidus Imperator, wielki krążownik będący okrętem flagowym pierwszego kapitana niosących słowo, Corferona, jak również ręka przeznaczenia, barka bitewna mrocznego apostoła Erebusa. Sam Erebus od mistrza wojny otrzymał kluczowe zadanie w nadciągających wydarzeniach, podczas gdy flota niosących słowo gromadziła się na tyłach formującej się nad planetą imperialnej armady, mroczny apostoł teleportował się na powierzchnię KALT, na płaskowyż Satrik. Teren ten znajdujący się wówczas w okowach Ostrej Zimy zidentyfikowany został jako potencjalnie najlepsza lokalizacja do odprawienia przez Erebusa bluźnierczego rytuału. Prądy immaterium zgrywały się tam w wyjątkowy sposób, zaś sama bariera pomiędzy rozdzielającą rzeczywistość od Empireum była wyjątkowo cienka. Erebusa oczekiwał tam oddział uderzeniowy niosących słowo, na którego czele stał Esember Zotte, jeden z otoczonych powszechnym strachem, opętanych przez demona niosących słowo, znanych jako Galvorbak, po kolchisjańsku błogosławionych synów. Formacji towarzyszył prowadzony przez Cenwara Kaula, jeden z należących do Legionu Kultów Chaosu, rekursywna rodzina. Z czarnych, wypolerowanych, pochodzących z wulkanicznych zboczy i sztwana pięć kamieni, ludzie Kaula rozłożyli krąg o średnicy 1 kilometra. Kiedy krąg był gotowy, kultyści zbliżyli się do niego, niosąc ofiary pochodzące z systemu Isztwan. W procesji niesiono fiolki stazy, wypełnione płynem zabarwionym krwią. Zawierały one narządy i genoziarna, pobrane od wszystkich legionów walczących na Isztwanie 3 i Isztwanie 5, zarówno lojalistów, jak i zdrajców. Gdy dzierżący ofiary przekroczyli mistyczną barierę kręgu, zaczęli jęczeć w nudnościach. Część straciła przytomność, część z miejsca dostała udaru. Gdy księżyc wzniósł się w odpowiednie położenie, Erebus wysłał sygnał do zdrajców oczekujących na orbicie. Nadszedł czas zemsty niosących słowo na Ultramarines i ich nieznośnym prymarsze. Na zadokowanym na orbicie okręcie Ultramarines, Samothrace, kapitan niosących słowo zasiadł do kolacji ze swym odpowiednikiem w szeregach Ultramarines i jednocześnie przyjacielem Honoriusem Lucielem, kapitanem 209 kompanii. Po otrzymaniu rozkazu, by wypełnić powierzoną mu część planu, Czur powrócił do stołu wraz z towarzyszącymi mu niosącymi słowo. Podczas gdy kapitanowie toczyli rozmowę, Luciel zauważył, że jego przyjaciel zdawał się wyjątkowo podniecony. Czur podzielił się z Lucielem doświadczeniami wojennymi zdobytymi w czasie walk w systemie Isztwan. Sam Luciel nie miał pojęcia o jakichkolwiek walkach prowadzonych przez Imperium w tamtym rejonie, więc żywo zainteresował się tematem. Kapitan 17 Legionu mówił o sztuce zdrady i leżącej w niej mocy, szczególnie gdy zdrada była głęboka i dokonywana na zaufanym sojuszniku lub bliskim przyjacielu. Czur w subtelny sposób starał się ostrzec Luciela, że aby dowieść swej wierności 17 Legionowi, musi zdradzić swego przyjaciela. Kapitan Ultramarines zbyt późno zrozumiał zawoalowane ostrzeżenia i zerwał się na nogi, by się bronić, jednak szybko do jego piersi pojawiła się ziejąca dziura po precyzyjnym bolcie plazmy. Czur i pozostali niosący słowo otworzyli ogień do reszty świty Luciela, wybijając ich tam, gdzie siedzieli lub stali i tym samym pozbawiając 209 kompanię dowództwa. Tym samym stanowili oni pierwsze ofiary bitwy o KALT, zaś ich ciała, albo to, co z nich pozostało, złożone zostało później w ofierze niszczycielskim mocom. W sumie dość ciekawe, że Ultramarines nie zaalarmował fakt, że niosący słowo przyszli na kolację z bronią. No, kto przychodzi, wiecie, zjeść coś, wiecie, z automatycznym granatnikiem pod ręką. Byłoby to jeszcze zrozumiałe w strefie działań wojennych, gdzie sam Imperator wie, co za chwilę może się wydarzyć, ale nad KALT flota zbierała się w przyjaznej względnie przestrzeni, by dopiero wyruszyć na wojnę. Gdy 209 kompania pozbawiana była dowództwa przez zdrajców na mostku Samothraki, rozległ się alarm. Oficer wachtowy natychmiast to Samothraka albo Samothrace, to z angielska Samothrace, a Samothraka to z tłumaczenia. Oficer wachtowy natychmiast uruchomił swój kogitator, by poznać szczegóły i uległ całkowitemu szokowi, gdy jego oczom ukazał się komunikat otwarcie ognia, pokład kompanii, aktywując wewnętrzną sieć okrętu i wzbudzając system ochrony pokładu kompanii. Oficer wachtowy rozpoczął izolowanie i zabezpieczanie pokładu stanowiącego kwaterę Astartes 209 kompanii.
Nagle rozległ się sygnał ogłaszający pełną gotowość bojową, a mostek wypełnił się dziką kakofonią alarmów, wyjących syren i migających kontrolek. Niemal jednocześnie ukazały się komunikaty alarmu zbliżeniowego, ostrzeżenia o kolizji, błędnym kursie i wiele takich innych. Gdy oficer spojrzał na główny wyświetlacz, by wizualnie zweryfikować sytuację, jego oczom ukazał się okręt poruszający się na pełnej prędkości po kursie kolizyjnym z sercem floty Ultramarines. Był to przejęty okręt pomocniczy Campanile, który przeszedł nieniepokojony do wewnętrznego pierścienia obrony Kalt dzięki kodom zaakceptowanym przez sieć obrony orbitalnej. Na jego trasie leżały bezpośrednio rdzeń floty Ultramarines, jak również wielkie stocznie orbitalne. Gdy okręt znalazł się wewnątrz orbity Księżyca Kalt, rozpoczął szaleńczy manewr przyspieszania i gdy dotarł na orbitę planety, poruszał się z szaleńczą prędkością. Jego celem były stocznie floty Kalt oraz infrastruktura rodzącego się pierścienia superorbitalnego. Szczęśliwym zrządzeniem losu Campanile ominął część największych okrętów, raptem drasnąwszy je swymi tarczami pustki i prześlizgując się po powierzchni innych. Mniejsze jednostki na jego drodze miały mniej szczęścia. Okręty zaopatrzeniowe, promy, lichtugi i im podobne w spotkaniu z osłonami pędzącego jak pocisk okrętu zabawiły się w znikanie, by nigdy więcej już się nie pojawić. Suche doki azymutu Ultramaru zostały rozniesione w pył, co spowodowało katastrofalne uszkodzenia kadłuba wielu okrętów Ultramarines, a wiele z modułów produkcyjnych zostało niemal natychmiast zniszczonych, zabijając tysiące imperialnych mistrzów rzemieślniczych i inżynierów. Na nieszczęście lojalistów Campanile nie stracił nawet cząstki swego impetu i niedługo później wpadł wprost w pustą w środku sferyczną konstrukcję kotwicowiska Veridian. Wielka konstrukcja aż zatrzęsła się od uderzenia. Odłamki rozerwanego poszycia uderzyły w kwatery mieszkalne, wystawiając je wprost na próżnię kosmosu. Gdy pędzący Campanile przebijał się przez wnętrze kotwicowiska, kolejne okręty eksplodowały, gdy były natychmiast niszczone lub odnosiły katastrofalne uszkodzenia. Nawet pancerniki zamieniały się w kule ognia, gdy ich reaktory i składy amunicji ulegały krytycznym awariom. Mniejsze i większe sekcje zniszczonej stacji, jak również strzępy zniszczonych okrętów, niczym ognisty deszcz zaczęły spadać na powierzchnię Kalt. Niedługo później ten sam los podzielił suchy dok Zenit, gdy doszło do awarii systemów grawimetrycznych, a dok wypadł z orbity i zaczął opadać wprost w atmosferę planety. Z uwięzi w doku urwał się wielki krążownik Andromedamicus, który pozbawiony napędu nie miał jak przeciwstawić się grawitacji planety. W niedługim czasie oba te aerodynamiczne koszmary wpadły w gęstsze warstwy atmosfery Kalt, gdzie uległy mniejszej lub większej dezintegracji. Przedzierający się przez instalacje orbitalne niczym pocisk Campanile zniszczył jeszcze parę pochylni wraz ze znajdującymi się na nich okrętami. Taranem przeszedł przez krytycznie ważny serwer danych, co doprowadziło do zniszczenia kilku innych. Automatyka instalacji wysiadła na dobre, zaś w samej noosferze wystąpił krytyczny błąd, co ostatecznie doprowadziło do zniszczenia rdzenia energetycznego całej instalacji i śmierci 35 tysięcy ludzi. Eksplozja stoczni doprowadziła do dezintegracji struktury Campanile, jednak to, co z niego pozostało, nadal poruszało się z ekstremalnymi prędkościami. Jeden z jego największych fragmentów zdołał zniszczyć pancernik Ultramarines, zaś reszta przeleciała dalej i nie wyrządziwszy dalszych szkód dołączyła do fragmentów swych ofiar spalających się w atmosferze Kalt. Na pokładzie Samotraki Sorot Chur i towarzyszący mu Astartes wybili większość załogi, gdy przebijali się przez zamknięte w desperacji grodzie w stronę mostka okrętu. Na miejscu Chur stanął twarzą w twarz z kapitanem, który bez wahania odrzucił ofertę wsparcia zdradzieckich niosących słowo. Niewzruszony jego słowami, Chur po prostu zabił oficera, pozwalając, by jego ciało zwaliło się na pokład, podczas gdy pozostali niosący słowo przystąpili do mordowania wszystkich obecnych na mostku. Bitwa o Kalt rozpoczęła się, a tysiące niosących słowo i podążających z nimi kultystów zaczęło gromadzić się w przygotowaniu do natarcia na powierzchnię planety. Potężne stocznie orbitalne kotwicowiska Veridian zostały uszkodzone w stopniu uniemożliwiającym jakiekolwiek próby naprawy czy stabilizacji. Zniszczenie głównego serwera danych spowodowało, że Mechanicum utraciło zdolność komunikowania się ze wszystkimi swoimi instalacjami na orbicie. Stacje orbitalne na wysokiej kotwicy nad Kalt zostały zniszczone w stopniu uniemożliwiającym ich odzyskanie. Jakiekolwiek resztki pozostałej w nich atmosfery strawiły szalejące na ich pokładach pożary.
Flota Ultramarines i infrastruktura na orbicie Kalt odniosły niemal śmiertelne obrażenia, a straty wśród personelu i cywilu zamieszkujących orbitalne kwatery były ogromne. Już w sekundy po pierwszym uderzeniu Campanile załogi okrętów znajdujących się na kotwicowisku podjęły desperackie próby rozruchu swych okrętów, uruchomienia silników i systemów uzbrojenia. Niektórzy podjęli nawet próbę wygenerowania dość mocy, by wystawić tarcze pustki, czy wymknąć się z cum, by zmienić pozycję na wypadek ataku. Wszystko to było na próżno. Niemal natychmiast po przejściu Campanile potężny wielki krążownik, znany Ultramarines jako Raptorus Rex, teraz przemianowany na Infidus Imperator, czyli fałszywy imperator, by okazać wierność swoim nowym panom, otworzył ogień. Corferon nakazał, by jego okręt flagowy skierował całą salwę z lanc na barkę bitewną synowie Ultramaru, roznosząc ją jedną potężną salwą. Okręty uformowane z tyłu potężnego flagowego okrętu również otworzyły ogień w stronę floty Ultramarines, znajdującej się na wysokiej kotwicy. Formacja floty niosących słowo dokonywała systematycznej egzekucji okrętów Ultramarines. Te, oczekując na połączenie z flotą 17 Legionu, miały niemal wygaszone siłownie, dostarczające jedynie dość mocy, by utrzymać podstawowe systemy i prowadzić załadunek, silniki. Systemy uzbrojenia i tarcze pustki były wyłączone, zaś doprowadzenie dowolnego z okrętów do gotowości bojowej wymagało minimalnie, prawie godziny. Jedyną nadzieją bezbronnej floty była sieć obrony planetarnej Kalt. Ta jednak milczała, bowiem flota niosących słowo niemal bezkarnie masakrowała okręty 13 Legionu, zaś sam robót Guilliman stał się biernym świadkiem perfidii swego brata. I w tym momencie skończył mi się artykuł, będę czekał na dalszą część od Grzegorza, tak więc musicie niestety poczekać również ze mną. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, pewnie macie jakieś przemyślenia na temat tej bitwy. Ech, ten niedobry Erebus, prawda? I cóż, wszystkim, którzy mnie wspierają na Patronite, bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim, którzy oglądają, nie przewijają tych przerywników na początku, tych reklam i w trakcie. Również wam bardzo serdecznie dziękuję, bo całość zbiera się do imperialnego woreczka. Stać mnie, żeby płacić za te artykuły, za te tłumaczenia i za te bardzo arcyciekawe historie. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego razu. Widzicie, znowu prawie pół godziny wyszło. Fajnie, fajnie. Patrzę, że mam znacznik nawet zrobiony, że wcześniejszy artykuł jest dosłownie 5 sekund dłuższy. Tak więc udam się tak, aby był 5 sekund dłuższy. No dobra, już mi się nie udało, teraz będzie tyle samo długi. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć, czytał Wojtek.